Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, celem wystąpienia będzie przedstawienie założeń metodologicznych z perspektywy prawa administracyjnego. Na wstępie chciałem podziękować za możliwość skonsultowania koncepcji i prowadzenia tego badania pani dr Agnieszce Piskosz-Ryń oraz panu doktorowi Mariuszowi Maciejewskiemu. Jakie były cele prowadzenia badania? Otóż była to chęć empirycznej weryfikacji hipotez stawianych przez sędziów sądów administracyjnych i urzędników administracji publicznej dotyczącej występowania zjawiska nadużywania prawa do informacji publicznej. Była również chęć określenia powszechności tego zjawiska, częstotliwości i wpływu na poszczególne organy administracji samorządowej i rządowej. Trudniejszym elementem tego badania było zdefiniowanie pojęcia nadużywania prawa do informacji publicznej. Problem polegał na tym, że w ankiecie musiała być użyta jasna i czytelna definicja dla odbiorcy, ale z drugiej strony musiała ona uwzględniać sposób rozumienia tego pojęcia przyjęty w teorii i filozofii prawa oraz w doktrynie prawa administracyjnego. Na tym slajdzie widzicie Państwo definicję, która została przyjęta przeze mnie w tej ankiecie. I może skupmy się na razie na jej pierwszej części. W prawie publicznym, w przeciwieństwie do prawa prywatnego, nie występuje definicja czy określenie zjawiska nadużywania prawa. W prawie prywatnym mamy tutaj regulacje w przypadku kodeksu cywilnego w artykule 5, powtórzoną w artykule 8 prawa pracy, które to stanowią, że nie można czynić ze swojego prawa użytku, który byłby sprzeczny ze społeczno-gospodarczym przeznaczeniem tego prawa lub z zasadami współżycia społecznego. Z kolei takie działanie lub zaniechanie uprawnionego nie jest uważane za wykonywanie tego prawa i nie przysługuje mu ochrona. W związku z tym zaczęły się poszukiwania doktryny prawa administracyjnego, tak aby tą definicję określić. I tak jak wskazuje doktor habilitowany Piotr Przybysz, który stwierdza, że nadużycie publicznego prawa podmiotowego ma miejsce wówczas, gdy podmiot ten podejmuje prawnie dozwolone działania dla osiągnięcia celów innych niż przewidziane przez ustawodawcę. Kolejnym przedstawicielem doktryny jest pani doktor Piskosz-Ryń, która stwierdziła, że prawo do informacji publicznej rozumieć należy, czy nadużycie tego prawa rozumieć należy przez jego zastosowanie w sposób niezgodny z założeniami aksjologicznymi leżącymi u jego podstaw. Ostatnim przywołanym przeze mnie przedstawicielem doktryny będzie pani Agnieszka Knopkiewicz, która stwierdza, że nadużycie prawa to sytuacja, w której podmiot czyni użytek ze swego prawa niezgodnie z zakładanymi w danym systemie ocenami czy normami uzasadnionymi aksjologicznie. Wracając do dyskusji, Wracając do definicji tak naprawdę. Cele i założenia aksjologiczne wprowadzenia przez ustawodawcę regulacji prawnej wskazałem wprost w przyjętej definicji. Jest to zatem jawność życia publicznego, poprawa zaufania obywateli do władzy publicznej oraz jej kontrola. W drugiej części ankiety natomiast znalazła się informacja, która miała na celu uniknięcie wątpliwości respondenta, że obowiązek wykonania przez podmiot zobowiązany pracy, niejednokrotnie czasochłonnej, nie może być traktowany jako nadużywający prawo z założenia. W szczególności to założenie nie może być przyjęte, jeżeli ten wniosek jest celowy i uzasadniony z uwagi na założenia aksjologiczne prawa.
Przy tworzeniu definicji oraz pytań ankietowych założyłem również, że część respondentów w sposób wadliwy odczyta tą definicję i ją przyjmie. W związku z tym, o czym też będzie mowa w późniejszej prezentacji, został zastosowany taki filtr, aby móc zweryfikować, czy osoby, które stwierdzają, że nie spotkały się z nadużyciem prawa do informacji publicznej, czy faktycznie mają rację i poprzez pytania kolejne szczegółowe byliśmy w stanie określić występowanie tego zjawiska. O tym będzie mówiła pani doktor Olga Kotowska-Wójcik w późniejszej prezentacji. Proszę Państwa, teraz widzicie Państwo jedno z pytań ankietowych, które było prowadzone. Dotyczy ono powtarzalności wniosków o udostępnienie informacji publicznej. Oczywiście możemy mieć do czynienia z sytuacją, kiedy jeden wniosek sam sobie będzie nadużywał prawo. Najczęściej jednak możemy mieć do czynienia z sytuacją, kiedy wnioskodawca się powtarza. Jako powtarzający się wniosek może nadużywać swojego prawa do informacji publicznej. Oczywiście na samej podstawie odpowiedzi na to pytanie nie można tego stwierdzić. Należy się odnieść również do późniejszych i weryfikacji późniejszych odpowiedzi, tak aby móc określić, czy ten powtarzający się wnioskodawca wykorzystywał swoje uprawnienie w sposób prawidłowy, czy też nie. To jest kolejna seria pytań związanych z jednym z celów tego badania, czyli próby określenia częstotliwości występowania zjawiska, jego powtarzalności i ewentualnie określenia wskazania uciążliwości tego zjawiska dla podmiotów zobowiązanych. W odpowiedziach respondenci wielokrotnie wskazywali, że nie dość, że wnioskodawcy się powtarzają, to nawet pojawiały się kategorie tych wnioskodawców. I były to na przykład kancelarie prawnicze, były to podmioty trzeciego sektora, ale były również firmy badające opinię publiczną, prowadzące badanie rynku, firmy konsultingowe, czy wręcz firmy handlowe, które proponowały w następnej kolejności swoje produkty, bazując na informacji wcześniej uzyskanej, informacji publicznej. Prawo do informacji publicznej jest prawem politycznym, więc co do zasady odpowiedź twierdząca na to pytanie jest przykładem wykorzystywania tego prawa niezgodnie z założeniami aksjologicznymi leżącymi u jego podstaw. Następne pytania są pytaniami doprecyzowującymi tą kwestię. I tutaj one znajdują oparcie w opiniach praktyków, którzy niejednokrotnie mieli do czynienia z takimi przypadkami. Zależało mi na tym, aby określić możliwość wykorzystywania informacji publicznej w działalności gospodarczej. W wielu przypadkach okazało się, że podmioty gospodarcze są w stanie komercjalizować informację publiczną niejednokrotnie w sposób niewymagający jej modyfikacji. Wiele ustaw europejskich, o czym mówiła wcześniej pani doktor Agnieszka Piskosz-Ryń, wprowadza odrębne regulacje prawne dotyczące pozostawania podmiotu wnioskującego w sporze bądź nawiązywania takiego sporu z podmiotem zobowiązanym. Tak jak też zostało to wskazane, jest to jedna przesłanek do tego, aby takiej informacji w takim przypadku odmówić. Reguła ma na celu m.in. ochronę interesu publicznego, ale proszę też zwrócić uwagę, że jest to poszanowanie zasady kontradyktoryjności ewentualnego procesu. Kolejnym elementem i w zasadzie ostatnim pytaniem ankietowym było to, które widzicie Państwo na slajdzie. Charakter tego pytania był otwarty.
Pytanie to zostało zadane w celu przedstawienia wyczerpującego opisu zjawiska nadużywania prawa do informacji publicznej, wykraczającego poza założone w badaniu hipotezy oraz uwzględnienie zjawisk, z którymi faktycznie administracja ma do czynienia. W efekcie, poza informacjami objętymi ankietą, okazało się, że niejednokrotnie przypadkami nadużywania prawa do informacji publicznej jest na przykład wnioskowanie o informację przetworzoną, jest wnioskowanie o informacje związane z planami inwestycyjnymi, a w ślad za tym kierowanie do podmiotów zobowiązanych propozycji współpracy czy ofert handlowych. Wielokrotnie składane wnioski przez jedną osobę fizyczną miały na celu utrudnienie wykonywania innych obowiązków urzędniczych lub wręcz prowadzenia działalności politycznej. Jako pewną ciekawostkę, o której też na pewno będzie mowa później, można wskazać pewną firmę, którą jesteśmy w stanie zidentyfikować w sposób bezbłędny, która to kieruje do jednostek samorządu terytorialnego wnioski o udzielenie informacji publicznej, wysyłając równolegle propozycje nawiązania współpracy, zakupienia dedykowanych dla samorządu usług. Proszę mieć na uwadze to, że te wnioski o udostępnienie informacji publicznej kończą się z chwilą nabycia jednego z produktów tej firmy. Czyli mamy tak naprawdę do czynienia ze swoistym szantażem. Czyli drogi urzędzie, zamów ode mnie usługi, a nie będę cię nękał. To taki jeden chyba z najbardziej jaskrawych przykładów. Co ważne, ten przykład konkretnej firmy przejawia się w różnych obszarach kraju. Nie jest określony tylko co do jednego miejsca czy jednego województwa. To jest zjawisko niestety powszechne, które wielokrotnie powtarzało się w odpowiedziach udzielanych przez respondentów. Bardzo dziękuję. Ja również bardzo dziękuję panu magistrowi. Chciałabym tylko jednak podkreślić jedną rzecz, żeby tutaj nie było żadnych wątpliwości. My nie prowadzimy działań detektywistycznych, nie mamy, nasza identyfikacja tej firmy odnosi się do tego, co otrzymaliśmy, do danych, które zostały nam przekazane przez respondentów. I my jakby w samodzielnych żadnych prac w tym zakresie nie podejmowaliśmy. Bardzo dziękuję za dość interesujące przedstawienie tych ankiety i pytań, jakie były zadawane. To jest właśnie, tutaj powstaje pewien problem dla mnie, kiedy ja mam to później przełożyć na język pewnych oczekiwań. Jeżeli właśnie prosimy socjologów o zejście na trochę ten niższy poziom, to dlatego, że ja bardzo chętnie jako humanistka czytam prace ogólnofilozoficzne, ale też potrzebuję pomocy na tym etapie, kiedy nie będąc specjalistą, ja nie jestem w stanie ocenić tak sformułowanej ankiety z punktu widzenia wymogów pracy socjologa. Ja po prostu nie wiem, na ile uzyskany materiał, to jest materiał, w jaki sposób pytający rozumie instytucję nadużycia prawa, a na ile ta instytucja nadużycia prawa występuje. Bo przy tak sformułowanych pytaniach, nie będąc specjalistą, nie jestem w stanie na to pytanie odpowiedzieć. Także ja to, co pewne moje może budzić zastrzeżenia już jako prawnika, to o ile się orientuję i zaznajamiałam się z dyrektywą dotyczącą ponownego wykorzystania informacji, to cel udostępnienia informacji miał także na względzie poprawę
wzajemnej konkurencyjności. Także z góry bym nie wykluczała tego celu gospodarczego, który leży u podstaw, a ten cel gospodarczy tam był między innymi jednym z pytań. Wtedy bardzo ostrożnie należałoby podchodzić do wyników takich ankiet. Jeżeli ja bym mogła przedstawić moje podejście do nadużycia prawa do informacji, to dla mnie nadużycie prawa do informacji tak naprawdę występuje wówczas, kiedy zmusza się organ do nadmiernego wysiłku, który powoduje, że nie jest on w stanie wykonywać swojej normalnej pracy. Natomiast nie te cele gospodarcze, nawet nie te brzydkie cele, które leżą u podstaw uzyskania informacji, ponieważ ustawodawca, w tym również ustawodawca unijny, to zakładał. I nie tylko i wyłącznie jawność życia publicznego miała być tym celem, który leżał u podstaw prawa dostępu do informacji, ale także cele gospodarcze, także cele właśnie poprawy konkurencyjności, także możliwość propozycji tych innych usług, jeżeli one były w miarę konkurencyjne. Także patrząc na zjawisko nadużycia, także to i na sposób sporządzenia tej ankiety, później przy ocenie wyników tej ankiety trzeba jednak te względy brać pod uwagę.